Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, witam wielkopostnie, pandemicznie, no i oczywiście już witam marcowo i przedwiosennie. Taki, proszę Państwa, mamy obecnie czas. Zakończyliśmy w ubiegłą niedzielę miesiąc luty, drugi etap Pańskiego roku 2021, najkrótszy miesiąc i chyba też najmroźniejszy miesiąc i rozpoczęliśmy już nowy miesiąc, trzeci etap tegoż właśnie roku pańskiego, etap o tytule Marzec. Przysłowie o marcu, w marcu, o garcu, czy słońce z marca ogrzeje nawet starca. Zatem, proszę Państwa, te przysłowie świadczą o tym, że zbliża się koniec zimy i zbliża się także początek wiosny, a więc myślę, że czekamy na wiosnę, bo żeśmy trochę zmarzli, żeśmy trochę zostali zasypani śniegiem, no ale to wszystko, jak to się mówi, ad majorem dei gloriam, a więc do wyższej chwały Boga. Drodzy Państwo, no oczywiście jest Wielki Post. Już ten Wielki Post żeśmy weszli tak dosyć porządnie. Proszę zauważyć, dzisiaj jest trzecia niedziela tegoż świętego czasu. Nie muszę mówić, czym jest Wielki Post. Oczywiście to wpatrywanie się w krzyż, wpatrywanie się w cierpienie, szukanie sensu cierpienia i oczywiście też różnego rodzaju rezygnacje. Rezygnacje nie ze względu na to, że nie stać mnie na to, nie ze względu na to, że nie umiem tego robić, czy się wstydzę, czy się boję, ale ze względu na Chrystusa. Więc motywacją jest Chrystus i miłość do Niego. Jeżeli On idzie za mnie na krzyż, za moje grzechy, dla mojego zbawienia, to ja Jemu za to jestem wdzięczny i tę wdzięczność mogę przekazywać na różne sposoby, choćby właśnie poprzez różnego rodzaju, jak powiedziałem, wyrzeczenia. Kochani, no właśnie, czas Wielkiego Postu to czas drogi krzyżowej, to czas gorzkich żali, to także czas rekolekcji wielkopostnych. Takie rekolekcje w niektórych parafiach już się rozpoczęły, może nawet się zakończyły, w niektórych parafiach rozpoczną się w najbliższym czasie. Czas rekolekcji to czas łaski, czas zbawienia, czas jednania się z Bogiem, z ludźmi i także ze sobą samym. Poza tym proszę zauważ, że dzisiaj jest siódmy dzień marca. Co to oznacza? Mamy wigilię bardzo ważnego dnia, a mianowicie Dnia Kobiet, czy jak to woli Święta Kobiet, to będzie już jutro. Drogie Panie, z tej racji składam Wam najlepsze życzenia, żebyście były szczęśliwe, żebyście były kochane. Wy matki, wy córki, wy teściowe, wy synowe, wy panny, wy panienki, po prostu kobiety, byście umiały swoją kobiecość realizować w sposób godny na wzór Matki Najświętszej. Ona tę swoją kobiecość przekazała w sposób naprawdę nie tylko odpowiedzialny, ale w sposób nadzwyczaj doskonały. Życzę Wam, żeby ona była Waszą orędowniczką, żeby była Waszym wzorem, żeby uczyła Was właściwego macierzyństwa, żeby uczyła Was właściwej kobiecości, żeby uczyła Was tego, czego ona nauczyła się od samego Boga, od Jezusa Chrystusa, czego ją nauczyła jej wiara bardzo głęboka, bardzo pełna zaufania. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Modlę się, drogie Panie, w Waszej intencji. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Byście były szczęśliwe, zdrowe w tym właśnie okresie pandemicznym, żeby żadna pandemia Was nie dosięgła. Jeżeli ktoś już tego rodzaju chorobę przeszedł, to życzę, żeby nie było żadnych skutków, bo ponoć, że skutki są czasem bardzo bolesne, bardzo przykre i bardzo dolegliwe. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, to trzecia niedziela Wielkiego Postu i gdy będziemy, bo też gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana, jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej, Jezus udał się do Jerozolimy, w świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębi oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas porządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły poprzewracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to rzekli życie do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli mu Żydzi: 40 lat budowano tę świątynię,
a ty ją zniesiesz w ciągu 3 dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Gdy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku. Kochani, drodzy telewidzowie, widzieliśmy Chrystusa w akcji, takiej akcji bardzo specyficznej. Wiemy, że świątynia to miejsce, gdzie ludzie się modlą, to miejsce, gdzie przebywa Bóg, i wiemy, że świątynia to jest miejsce, które ma być traktowane w sposób święty. To łacińskie przysłowie, o którym Państwu już kiedyś mówiłem, sacra, sacre tractanda sunt, że święte rzeczy mają być traktowane w sposób święty. Więc świątynia to jest taka wyłączność, to jest taki azyl, tu jest Bóg, tu mieszka Bóg. I ludzie przychodzą do świątyni nie po to, żeby porozmawiać, nie po to, żeby pokazać się, nie po to, żeby odpocząć czy zrelaksować się, ale po to, żeby pomodlić się, żeby spotkać się z Chrystusem. On jest na Świętym Sakramencie, zobaczmy, tam właśnie w tabernakulum. On czeka na nas, On czuwa nad nami. On jako pokarm naszej duszy, On jako droga, jako prawda i jako nasze życie. I tutaj nagle widzimy Chrystusa wchodzącego do świątyni. I co On widzi? No widzi, że nie modlą się ludzie, ale jest bazar, jest targowisko, jest jarmark. Jezus się bardzo zdenerwował, powywracał wszystkie stoły, powypędzał tych przekupniów i krzyczał, tak, zdenerwował się bardzo mocno, krzyczał: mój dom jest domem modlitwy, a że wy żeście zeń uczynili jaskinię, a wy żeście zeń uczynili z niego jaskinię zbójców. Więc to jest coś naprawdę strasznego. I wtedy oczywiście Jezus pokazuje to, co jest najważniejsze, to, co jest najważniejsze w świątyni. Tu mamy się modlić, tu mamy wielbić Boga, a nie handlować, nie targować. Kochani, przychodzimy do świątyni bardzo często. Zawsze w niedzielę czy w jakieś inne zwykłe dni patrzmy na świątynię jako na miejsce, gdzie mieszka Bóg. Tutaj przychodzimy załatwiać z Nim różne sprawy. Przychodzimy, żeby On nam pomógł, żeby On nam coś podpowiedział, żeby On był tym, który nas wspiera, który nas prowadzi i który nas prowadzi w tym właściwym kierunku, czyli do zbawienia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, marcowy, wielkopostny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.